Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, no i mamy sierpień. Mamy ten miesiąc sierpień, czyli połowa wakacji niestety za nami. I teraz co nam przyniósł sierpień? Sierpień nam przyniósł raty 0%. Słuchajcie, tylko dla ograniczonej liczby osób jest możliwość wzięcia Thermomixa na raty. Ale chodzi o to, że raty 0% są dla wszystkich, ale ograniczona ilość jest dla tych, którzy chcą wziąć na 44. Słuchajcie, 44 raty, to naprawdę wychodzi niewiele, a możecie naprawdę korzystać z Thermomixa i sobie go spokojnie spłacać. Jeżeli ktoś się nie załapie, no to 36 też wchodzi w grę. Także myślcie, piszcie, dzwońcie. A póki co ja, no i oczywiście prezent, no bo nie powiedziałam o prezencie, bo zawsze się pytacie, szatkownica jest w prezencie do zakupu Thermomixa, czy to na raty, czy za gotówkę, macie w prezencie szatkownicę. Także tak, taka to jest rzecz, która jest niedostępna, także kuszę Was. Dzisiaj co? Przepis troszkę się ochudził na dworze, więc czosnkowy gulasz z indyka. No i oczywiście tu ja użyję zamiast indyka kurczaka, bo mam. No a jeść bym chciała, a nie chce mi się lecieć specjalnie do sklepu. Także tak, zaczynam od tego, że do naczynia damy dwie gałązki natki pietruszki świeżej pokrojonej. Ja oczywiście nie kroję, bo ja sobie pourywam na 5-centymetrowe kawałki. Także lecimy z tą pietruszką. Zakładamy miarkę z pokrywą. Ciekawa jestem, jak tam wasze wakacje, czy już po, czy przed, jak tam urlopy. Dobra, 3 sekundy obroty 8, czyli rozdrabniania. No i widzicie, w międzyczasie wyciągnęłam sobie tu miseczkę, bo oczywiście co, musimy odłożyć naszą pietruszkę do innego naczynia, czyli niewiele jej tu jest, ale zobaczcie, zapach jest przecudowny, także troszeczkę trzeba ją tu wyskrobać z tych ścianek, odłożyć i lecimy dalej. Ja tu nie mam jeszcze wszystkich składników przygotowanych, no ale to wiecie jak to jest, tu będzie coś mieszanie, tu będzie duszenie, więc ja tu sobie na spokojnie wszystko zdążę przygotować. Dobra, mamy to. Kolejny krok. Kolejny krok to do naczynia dodajemy cebulę. I to będzie 100 g cebuli pokrojonej na połowę. Już. No ja sobie pokroję na ćwiartki standardowo. Będzie 100? Nie będzie. Dobra, dam całą. Nawet 160 mam. Może tak być. I do tego między 4 a 6 ząbków czosnku. Ja tu mam dosyć spore, więc dam po prostu 5, no bo tak, to ma być czosnkowy gulasz, więc musi być czuć ten czosnek. Oliwa z oliwek 50 g. No i zaraz będę szykowała sobie pozostałe składniki, bo tutaj musimy co? Jeszcze chwila rozdrobnić to, czyli założyć miarkę z pokrywą. 5 sekund obroty 5, czyli takie szybkie rozdrobniania. No i dalej zgarniamy kopystką i słuchajcie, będziemy to podduszać. Wow, jak to fajnie wygląda, ale wolę tam nosa nie wsadzać. Ściągamy miarkę, zakładamy koszyczek, ja zaraz to zrobię. 3 minuty 120 stopni obroty 1, a ja w międzyczasie szykuję kolejne składniki i zaraz do Was wracam. No i mamy zrumienioną, podduszoną cebulę z czosnkiem. Powiem Wam, tak pachnie, że po prostu już bym to zjadła. Teraz tak, stawiamy miseczkę. Ja tu zrobię troszeczkę inaczej, bo najpierw każąc nasypać mąki, a potem wody. Ja wolę jednak najpierw dać wodę, a potem mąkę, bo lepiej to się miesza. Więc tak, 50 g wody i cofnę krok i 20 g mąki. Lepiej mi się tak miesza. Jeżeli Wy lubicie odwrotnie, no to sypiemy 20 g mąki, potem wodę. To mówię, to już kwestia gustu, ja wolę jednak odwrotnie. Dobra. No i słuchajcie, to musimy wymieszać i odstawić. Ale zanim ja to sobie wymieszam, to już będę robić następne kroki. Bo następne kroki to tak, dodajemy do tej naszej cebuli i do naszego czosnku, dodajemy warzywa. Warzywa korzeniowe, to jest marchewka, pietruszka albo seler. I musi być ich aż 500 g pokrojonych w 1-2-centymetrowe kawałki. Także ja sobie tu pokroję. No i wrzucamy do naczynia, tak? I zaraz do Was wracam, na spokojnie będę kroić.
Warzywa już dodane, mąka wymieszana. Teraz tak, lecimy. Do naczynia dajemy 300 gramów wody, takiej samej wody, bez, na razie bez mąki. I do tego teraz dodajemy właśnie wodę wymieszaną z mąką, tak? O, i będzie nam się robił już pomału gulasz. Tak naprawdę już jesteśmy na właśnie 20 kroku, a jest 31 do końca. Dobra, teraz dajemy tak, dwie gałązki tymianku lub rozmarynu świeżego. Ja tu nie mam, więc dodam po prostu sobie jeszcze tej pietruszki, no bo przecież też ważne, żeby było jakoś zioła, żeby ten zapach, możecie dodać chyba też suszonych, nie? No i dobra, no i standardowo przyprawy. 1/4 łyżeczki soli. O. Dobra, sól mamy. O, głos mi coś zanika. 1/2 łyżeczki pieprzu. O, czyli więcej pieprzu niż soli tym razem. No i 2 łyżeczki koncentratu bulionu. Słuchajcie, wróciłam do domu, koncentrat jest. Także możecie dać tu warzywny. O, ale koncentrat też mi się już kończy, więc to już pora na to, żeby pomyśleć o zrobieniu następnego. Dobra. No i znowu zamykamy pokrywę, zamiast miarki dajemy koszyczek i nasz bulion będzie się robił przez 10 minut, 100 stopni, obroty moje zwane kopystkowe, a ja jeszcze szykuję jeszcze kolejne chyba 2 składniki. Także widzimy się za 10 minut. No i zrobione, słuchajcie, jesteśmy na 26 kroku, teraz tak, dodajemy fileta z indyka, ja mam, jak już Wam tu mówiłam, ja mam fileta z kurczaka i to będzie 300 gramów fileta pokrojonego bez skóry, bez kości, pokrojonego na 3 cm kawałki, nawet nie wiem ile tu mam, zaraz zobaczymy, czy w ogóle będzie 300, o będzie, łach, dobra. Filet jest, widzicie, 375, nawet więcej. No i teraz ziemniaki. Ziemniaki, 200 gramów ziemniaków pokrojonych w kostkę 2-centymetrową. Znając życie, to ja mam więcej tych ziemniaków, no i mam 300 coś. Teraz tak, przemieszać to kopystką i słuchajcie, zaraz już będziemy jeść. Już jest 28 krok. Przemieszamy, jeszcze podgrzewamy, no bo przecież teraz mamy surowe ziemniaki i surowe mięso. Zakładamy miarkę. Nie miarkę, zakładamy pokrywę zamiast miarki koszyczek. No i teraz mamy tak 15 minut, 100 stopni obroty, że tak powiem kopystkowe i będziemy już sobie, obroty wsteczne, pamiętajcie, tu muszą być wsteczne, tak ja zawsze zapominam Wam o tym powiedzieć, no bo u mnie się to przełączy automatycznie, a ktoś jak nie gotuje z kukido, to pamiętajcie, obroty wsteczne, bo my nie chcemy, w poprzednie też były obroty wsteczne. Dobra, ja już tu sobie sprzątam. Na koniec jeszcze posypiemy pietruszką i będziemy degustować. Mój gulasz już jest zrobiony, nie wiem czy zobaczycie jak to wygląda, bo nie chcę przechylać, bo jest mega gorący. Oczywiście ja już go zdążyłam spróbować. Teraz tak, jeszcze posypujemy to pietruszką, tak? Także posypujemy naszą pietruszką i co? I życzę Wam smacznego. Wszystkie warzywka mam dogotowane, bo mówię, ja już to sprawdzałam. Jedynie co, no ja muszę niestety pod siebie podprawić. Brakuje mi jednak tu troszeczkę tych przypraw, ale mówię, zobaczcie, ziemniaczek nabija się elegancko, jest mięciutki, ale to jest wszystko takie gorące. Także, kochani, gotujemy czosnkowy gulasz z indyka u mnie z kurczaka. Życzę Wam miłego dzionka, no i oczywiście czekam na Wasze informacje, jak tam wakacje, czy już po urlopach, czy przed urlopami, no i co gotujecie w takie upały, a jak już się troszkę ochłodzi, tak jak dzisiaj, co dobrego, na co się kusicie. Dobra, ja właśnie lecę jeść obiadek. Miłego dzionka, do zobaczenia w niedzielę.